Z tej strony Kratyna z Zielonego Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób przygotować prosty syrop typu oxmel, czyli miód plus infuzja ziołowa w occie winnym bądź occie jabłkowym, wspomagający górne drogi oddechowe. Syrop przygotowałam dla siebie, ponieważ idzie jesień, robi się zimno i różne dziwne rzeczy dzieją się z moimi oskrzelami i to jest niefajne. Więc po prostu potrzebuję go oprócz takiego konwencjonalnego leczenia, tak? Więc będzie to syrop z dodatkiem hyzopu lekarskiego. O hyzopie lekarskim mówiłam Wam dużo więcej. Przede wszystkim nadaje się właśnie przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Zebrałam go jeszcze przed przymrozkami. Także jak widzicie, ma jeszcze piękne kwiaty. Kwiaty również są surowcem zielarskim. I generalnie, jeżeli tylko możecie, macie taką możliwość, to bardzo polecam w przyszłym roku zarezerwować miejsce dla hyzopu lekarskiego, ponieważ jest piękny, bardzo długo kwitnie, dłużej niż lawenda i jest bardzo, bardzo pożyteczny. Jeżeli nie macie dostępu do hyzopu, to polecam sklep zielarski, tam możecie kupić hyzop suszony. Zasada jest taka, że daje się połowę mniej suszu niż ziela świeżego i to wynika z tego, że w suszu po prostu bardziej są skondensowane te wszystkie składniki. Ok, więc to jest tyle, co potrzebujemy. Zapraszam Was teraz do zobaczenia, w jaki sposób przygotować taki syrop. Ok, zaczynamy robić nasz syrop. Tak jak mówiłam, będzie to syrop typu oxmel, tylko tym razem zrobimy go trochę inaczej. Na początku potrzebujemy naszego ziela. Jest to ziele hyzopu lekarskiego, które przede wszystkim właśnie jest stosowane przy infekcjach górnych dróg oddechowych, a także przy kaszlu, zwłaszcza przy kaszlu mokrym. Więc to, co robię, to biorę to ziele, kroję je tak mniej więcej, w miarę grubo. Można oczywiście dostać również suszone z apteki, tylko wtedy daje się go połowę mniej. Upycham wszystko w słoiczku. Potrzebujemy mieć mniej więcej taki luźno upakowany słoiczek. Teraz dodaję miodu, to jest akurat miod spadziowy. Daje się co najmniej 1/3 słoika tego miodu. Może być 1/2, to już zależy od Waszych jakby preferencji. Więc dodaję ten miód. O, messy. Troszeczkę ubiję i resztę dolewam octem. U mnie to jest ocet, jak widzicie tutaj coś już nim jest. To jest ocet, w którym wcześniej zamarynowany był po prostu rumianek, ale może być zwykły ocet, tak jak mówiłam, winny, jabłkowy. Nie przejmuję się ferfoslami, ponieważ i tak będziemy go odcedzać. No i zapełniamy do końca teraz nasz syrop. Można jeszcze przemieszać delikatnie. I teraz tak, potrzebujemy przez około 3 tygodnie trzymać ten oxmel w ciepłym miejscu. Tutaj wszystko zakręcę, co jakiś czas potrząsając. I on po prostu bardzo dobrze się nam całość, o nie, ta zakrętka, całość zamarnuje. Po tym czasie przecedzamy nasz syrop i ja do niego dodam jeszcze po tych 3 tygodniach łyżkę, to jest pyłek pszczeli. Jeżeli się nie jest uczulonym, to on jest właśnie bardzo fajny, wzmacniający odporność i pomaga też przy reakcjach histaminowych, czyli właśnie przy takich reakcjach alergicznych, ale tak mówiłam, to po 3 tygodniach na samym końcu. Więc na razie to, co nam jest potrzebne, to po prostu przez 3 tygodnie marnujemy sobie hyzop, miód i przepraszam, hyzop, marnujemy miód i właśnie ocet winny albo ocet jabłkowy. I to jest praktycznie tyle. Także bardzo proste, zapraszam do przygotowania. I nasz syrop jest gotowy, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo proste. Przez 3 tygodnie trzymamy go gdzieś w ciepłym miejscu, na przykład w kuchni, potrząsamy i po 3 tygodniach przecedzamy, podpisujemy i używamy. Jak używać? Więc tak, profilaktycznie to jest około łyżeczka dziennie, natomiast doraźnie, to powiem sobie wprost, że łyżeczka dziennie to nic nie zrobi, więc to jest około łyżeczka co 2 godziny, jeżeli chcemy, żeby coś nam tam się zadziało. Oprócz tego, tak jak mówiłam, dodam również pyłek kwiatowy. Jeżeli nie jesteście uczuleni, bardzo Wam polecam pyłek kwiatowy, ponieważ on oprócz właściwości wzmacniających przede wszystkim ma takie właściwości, które wspomagają leczenie alergii, głównie kataru siennego, tak, to jest takie paradoksalne. W każdym razie jest to już pyłek, że pyłek kwiatowy i katar sienny, ale właśnie tak się dzieje. I często jest tak, jeżeli ktoś ma na przykład jakąś astmę, to dobrze wie, że wystarczy alergen i czuje się dobrze, a po alergenie niestety leży i umiera. Także właśnie dlatego dodam też tego pyłku kwiatowego już do przecedzonego syropu. Dodam około 2 łyżki, także jeżeli możecie, to jak najbardziej. I też pytaliście mnie, co zrobić, jeżeli nie możecie używać miodu, to co ja bym tutaj dała.
Więc tak, miód jest podstawą syropów tego typu właśnie ze względu na właściwości takie, wiecie, odkażające, antybakteryjne i wzmacniające. Natomiast jeżeli nie możecie, to dałabym tak. Albo dałabym syrop z mniszka, którego pewnie nie wiem, czy go można kupić. Tutaj możecie zobaczyć, jak go sobie przygotować w następnym roku. Dobra, to jest taka niedobra rada, jeżeli ktoś tego nie ma. Albo dałabym syrop klonowy, albo, tak mi teraz przyszło do głowy, dałabym, słuchajcie, syrop z pędów sosny i można go kupić, Herbapol robi, widziałam go nawet w supermarkecie. To jest tam co chyba 5% substancji czynnych z pędów sosny. Te pędy sosny również są bardzo pomocne przy leczeniu górnych dróg oddechowych. One mają tam pinior czy coś takiego. Więc i jest to dość łatwo dostępne, nie tylko w sklepie zielarskim, ale w jakimś takim zwykłym Realu czy gdzieś tam widziałam. Także na bazie tego bym zrobiła, oczywiście, jeżeli nie ma się jakiegoś uczulenia. Także to tyle. Zapraszam Was gorąco do przygotowania domowych syropów. No i życzę Wam zdrowej jesieni przede wszystkim. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło. Do szczytania wkrótce. Hej, hej!